Cześć, witam wszystkich moi drodzy w komiksowej odsłonie kanału Gramania. I na odcinku recenzji komiksu z uniwersum, który jest jednym z moich absolutnie ulubionych sci-fi uniwersów. Jeżeli ktoś z Was już chwilkę jest na tym kanale, to najprawdopodobniej już bardzo dobrze zna odpowiedź. Już nie mówiąc o tym, że widzieliście thumbnaila, mowa tu oczywiście o Star Trek. Podejrzewam, że będę się powtarzać, ale jest to kolejny wyjątkowy odcinek ze względu na to, że polski rynek komiksowy powoli zapełnia się komiksami ze świata Star Treka, co mnie bardzo cieszy, ponieważ ja naprawdę bardzo długo na ten moment czekałam. Dzisiejszy odcinek jest nie tylko i wyłącznie wyjątkowy ze względu na to, że będziemy mówić o Star Treku, ale też ze względu na to, że po raz pierwszy będziemy sobie prezentować, recenzować, opowiadać o komiksie ze świata Star Trek Voyager. Do tej pory Star Trek Next Generation królowało w tych odcinkach, ale tym razem przyszedł czas na Star Trek Voyager. Dla mnie osobiście jest to druga ulubiona seria Star Treka, oczywiście Star Trek Next Generation zawsze w moim sercu będzie na pierwszym miejscu, ale pomimo tego, że Star Trek Voyager jest, nazwijmy to, na drugim miejscu w listy moich ulubionych serialów Star Trekowych, to jednak pod wieloma względami jest na pierwszym. I to nie tylko i wyłącznie ze względu na to, że po raz pierwszy w serialach Star Trek kapitanem była kobieta, Captain Janeway, ale także ze względu na to, że jest tam niesamowita galeria wspaniałych postaci, które pokochałam i które pamiętam po dziś dzień, jak choćby nawet sarkastyczny doktor Hologram, który jest moim osobistym ulubieńcem, a także wiele fajnych żeńskich postaci i moja ulubiona żeńska postać, którą jest Seven of Nine. Jeżeli do tej pory jakimś cudem nie mieliście okazji oglądać Star Trek Voyagera, co osobiście bardzo mocno Wam polecam, i nie macie za bardzo pojęcia, o jakiej postaci mówię, to Seven of Nine to była członkini kolektywu Borg. Jeszcze jako ludzkie dziecko Anika została zasymilowana przez kolektyw Borg i załoga Voyagera uratowała Anikę, a potem Seven of Nine i przyłączyła do swojej załogi. Fabuła tego komiksu zaczyna się w roku 2374, kiedy to powoli Seven of Nine próbuje odnaleźć się na pokładzie Voyagera i próbuje odzyskać swoje człowieczeństwo. Oczywiście w dużym stopniu już je odzyskała, ale jeszcze wciąż próbuje odnaleźć dokładnie tą drogę, którą powinna podążać, ponieważ przez większość swojego życia należała do Borg, co powoduje, że jeszcze czasami ma problemy, aby rozróżnić, co jest bardziej w niej ludzkie, a co jednak pozostało z kolektywu Borg. Doskonałym zatem jest tytuł tego komiksu, Wyzwanie dla 7, bowiem opowiada on o momencie, w którym 7 będzie musiała sobie zadać kilka pytań samej sobie i na nie odpowiedzieć i znaleźć tą właściwą drogą, którą powinna podążać jako człowiek, a nie jako Borg. Komiks ten zaczyna się typowo jak większość odcinków Star Treka, czyli załoga Voyagera odbiera wołanie o pomoc. Decyduje się polecieć w tamtym kierunku i odnajduje bardzo tajemniczy statek kosmiczny, na którego pokładzie odkrywa bardzo przedziwne istoty. Wygląda na to, że załoganci tego statku podróżują od tysiącleci w stronę swojej rodzimej planety, ale jednak mają drobny problem, a raczej większy problem, z napędem warp. W wyniku kilku dyskusji, w wyniku kilku zasad, z jakimi żyją załoganci tego statku, na samym pokładzie zostaje tylko i wyłącznie Seven of Nine, która ma pomóc w naprawie napędu warp. W trakcie swojej pracy i pobytu na tym statku Seven of Nine odkrywa, że rasa ta dzieli się na kasty, na tak zwaną kastę wyższą i znacznie niższą, która jest wykorzystywana przez tą bardziej nobliwą rasę. Ponieważ sama Seven of Nine do niedawna była w niewoli u Borg, bardzo mocno zaczyna się utożsamiać z tą zniewoloną rasą i zaczyna się zastanawiać, co powinna zrobić. Czy być może zostawić ich wszystkich w spokoju, czy być może przyłączyć się do powoli kiełkującego buntu. A jako że w całej serii Star Trek istnieje coś takiego jak pierwsza dyrektywa, to raczej nie powinna tego robić, niemniej jednak jej uczucia okazują się znacznie silniejsze, niż się spodziewała po tym, że jednak do niedawna była Borg. Powiem Wam, że w moim odczuciu ten komiks jest świetny, ponieważ jest to taki dosłownie zaginiony odcinek Star Trek Voyager, który mógł być wyemitowany na antenie, ale tak naprawdę nigdy nie został. Doskonale wpisuje się w kanwę serialu Star Trek, doskonale pokazuje pewnego rodzaju dylemat i pozwala nam zastanowić się, po której stronie tak naprawdę się opowiadamy, zarówno jako Seven of Nine i zarówno jako czytelnik tego komiksu.
I fakt, że ten komiks jest tak dobry i tak dobrze wpisuje się w świat Star Treka, jest tym bardziej zaskakujący, że scenarzysta tego komiksu, Dave Baker, po raz pierwszy mierzył się ze światem Star Treka i była to jego absolutnie pierwsza scenariuszowa przygoda z tym uniwersum i tak dobrze sobie poradził, więc mam nadzieję, że kolejne komiksy, które będę mieć okazję przeczytać w jego wykonaniu, będą równie dobre, ponieważ przenoszą mnie właśnie do tego najlepszego okresu Star Treka, w którym ważne było nie jak dużo mamy efektów specjalnych na ekranie, ale jak ciekawe dylematy nas czekają i jak bardzo mocno zżyjemy się z postaciami. Z pewnością pomagają w tym też rysunki Angela Hernandeza, rysownika, który jest odpowiedzialny za oprawę graficzną tego komiksu, który prezentuje nam te postacie dokładnie takimi, jakimi były w serialu. Bardzo dobrze poradził on sobie z przeniesieniem tych jakże znanych i lubianych aktorów na świat komiksowy. Są to postacie, które bardzo szybko rozpoznamy i bardzo szybko poczujemy do nich sympatię, ponieważ jest to dokładnie ta sama Seven of Nine, którą pamiętam z serialu, czyli lekko chłodna, może troszkę zbyt wyniosła, ale też równie piękna. Ponieważ jest to dokładnie ta sama Seven of Nine, którą pamiętam i znam i lubię z serialu. Wygląda niemal dokładnie tak samo i tak samo też się zachowuje, przez co naprawdę bardzo dobrze czytało mi się ten komiks i naprawdę aż trochę nie mogę się doczekać, kiedy będę mieć okazję przeczytać więcej komiksów ze świata Star Trek Voyagera, ponieważ dzięki temu komiksowi troszeczkę przypomniałam sobie, jak bardzo lubię tę serię i wszystkie postacie, które pojawiły się w Star Trek Voyager, Seven of Nine na czele. I doktorem, ale no cóż, on jest hologramem, więc z oczywistych względów jego historia i wątki są dość mocno ograniczone. Myślę, że też warto poświęcić dosłownie jedno zdanie koloryście albo kolorystce, ze względu na to, że nie miałam okazji dotrzeć do informacji, czy jest to pan czy pani, Rhonda Pattison, która poradził sobie naprawdę świetnie z położeniem kolorów i momentami te kadry są naprawdę prześwietne właśnie dzięki dobraniu kolorów. Jeżeli chodzi o wady tego komiksu, osobiście nie dostrzegam, ale ja uwielbiam Star Treka, więc podejrzewam, że moja opinia jest mocno subiektywna, ale myślę jednocześnie, że jedną, jedyną drobną łyżeczką dziegciu w całym tym świetnym komiksie jest jego cena. Ze względu na to, że kosztuje on 50 zł, i no, nie jest to najgrubszy komiks, więc myślę, że jeżeli macie na niego polować, co bardzo, bardzo wam polecam, to poszukajcie jakieś promki z okazji świąt i myślę, że wtedy warto, na pewno warto dołączyć ten komiks do kolekcji. A teraz na samym końcu przechodzimy do wydania od Egmontu. Jest to taka standardowa wersja komiksu z tekturowymi okładkami polaminowanymi. Z przodu mamy skrzydełko, które prezentuje nam inne komiksy z tej serii, które już się ukazały. Natomiast na tylnej zakładce znajdziemy króciutki opis fabuły komiksu. Jeżeli chodzi o dodatki, to mamy tutaj kilka całkiem fajnych dodatków, przy czym są one stylizowane, więc na pewno nie każdemu będą odpowiadać. Jak widzicie, okładka komiksu jest dość oryginalna i tak samo inne okładki do akurat tych zeszytów są również utrzymane w takim bardzo futurystycznym, uproszczonym klimacie. Sama Seven of Nine tutaj wygląda bardzo przedziwnie trochę z jednej strony, ale z drugiej strony rozumiem całą koncepcję i też można bardzo dużo z tych rysunków w rzeczywistości wyczytać. Tak jak choćby na okładce, którą tutaj mamy też powtórzoną i zaprezentowaną, mamy tutaj ilustrację Voyagera trzymanego przez kruka. Jeżeli oglądaliście serial, to będziecie wiedzieć, że USS Raven to był statek, którego poszukiwano, a Seven of Nine, ponieważ na jego pokładzie była ze swoimi rodzicami, kiedy Borg próbowali zasymilować, więc chociaż te okładki z pozoru są bardzo proste, to w rzeczywistości niosą bardzo dużo treści. A na samym końcu komiksu, na ostatniej stronie, mamy bardzo fajne posłowie w wykonaniu człowieka z popkultury, który przybliża nam postać Seven of Nine, informuje nas także o samym serialu Star Trek Voyager oraz o twórcach tego komiksu. Więc jeżeli lubicie dowiadywać się rzeczy, to myślę, że jest to świetny dodatek do tego komiksu. Tyle zachwytów ode mnie na temat tego komiksu, natomiast na koniec najważniejsze pytanie, jaka jest wasza opinia na temat tego zeszytu? Czy macie go już w swojej kolekcji, czy dopiero planujecie zakupić, czy być może zamierzacie w ogóle ominąć? Która z serii Star Treka jest waszą ulubioną? Czy lubicie Voyagera? Bo tak jak powiedziałam, to jest moja druga ulubiona seria. Czy w waszym przypadku jest dokładnie tak samo, czy być może inaczej? Komentarze są wasze, natomiast ja na dzisiaj bardzo dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, ta recenzja, to oczywiście możecie zostawić lajka, suba, dzwoneczek, udostępnić to wideo. I mam nadzieję, że spotkamy się przy kolejnej recenzji komiksowej. Ale zanim spotkamy się ponownie, pamiętajcie, aby przeczytać sobie coś fajnego. Dzięki raz jeszcze i
a raczej live long and prosper. Zawsze mam problem z tym palcem bocznym odchodzącym, ale w końcu mi się udaje. Live long and prosper.